A więc zawodnicy Orłaki jedną w tej chwili na prowadzeniu i są to Gomułki Łaniewski. Nie zmienia się sytuacja po okrążeniu trzecim, ale cały czas naciska jeszcze poprawki. Próbuje jeszcze poprawić tę sytuację. Kolejny atak poprawki, bo tutaj mu się uda. To jest ostatni łuk, który tam zaproponuje upada na takie zawodnicy Gniezna. A tymczasem 3 punkty, 3 wozi. Tak więc po powtórzonym biegu w dziewiątym na prowadzeniu Paweł Kurzowski z Gniezna, dalej Gałkowiak i Wojtasik. Mimo groźnie wyglądającego upadku dają sobie świetnie radę w tym biegu, choć wydaje się być niezaustawiony Wojtasik, cały czas prowadzi Kurzowski. Za moment wejdą w końcówkę trzeciego okrążenia. I oto 3 punkty przyłoży Kurzowski, 2 punkty Wojtasik i punkt 1 Wojtasik. I tak po pierwszym okrążeniu Marcin Puk, jego klubowy kolega na pozycji czwartej, tym razem jest to Adrian Gomułki. Adriana Gomułkiego. W tej chwili na prowadzeniu jest Marcin Puk, zawodnik Orła Gniezno, za nim Włodarczyk i dalej poprawki i Jakub. Za Łaniewskim Kurzowski i jako czwarty poprawski Artur. Udanie Kubiak wydaje się mieć sytuację stabilną, zagrożoną, spokojnie zdobył swoje 3 punkty. Tu jest cała przedwalka między Kurzowskim i poprawskim. A spokojnie już 3 punkty przywozi. Gałkowiaka bieg 12, dodam, że po 11 biegach 38 do 28 dla Pawła Turawicz, w tym biegu 12 Gnieźnianie na prowadzeniu. A więc Puk i Kotow, za nimi Mateusz Wenzel. A więc jasno na pierwszym łuku na prowadzenie wysunął się teraz Marcin Puk, zanim Wojtasik też się troszkę tam mocno, Kokot jako trzeci i Kubiak na czwartej pozycji. Nie zagrożony, jak wtedy już tam wydaje się Marcin Puk, walka jeszcze pomiędzy ostatnią trójką zawodników, teraz na trzecią pozycję wysunął się Łukasz Kokot. Będzie próbował jeszcze pewnie zaatakować Wojtasika, co tu się jeszcze wydarzy od tej ostatni łuk, Puk na prowadzeniu Kałeca. A więc 3 punkty Puk, 2 punkty Wojtasik. A więc poprawki Artur na prowadzeniu upada. Bardzo proszę na to, żeby się na prowadzeniu wysuwają się zawodnicy
Na prowadzenie biegu nie cena, tylko kanski, dalej i po